Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałem zacząć od tego, że jestem zadowolony z tego, jak zespół zareagował dzisiaj swoją postawą na ostatni występ, który niestety, no, myślę, że to była najgorszy mecz, jaki rozegrał zespół pod moją opieką i cieszę się bardzo, że w taki sposób zareagował jak dzisiaj swoją postawą. Oczywiście w pierwszych minutach tego meczu, czy momentach pierwszej połowy przewaga, szczególnie z tej lewego sektora boiska, należała do Radomiaka. Można było tu się pokusić o stworzenie jakiegoś zagrożenia, a co za tym idzie bramki, ale uważam, że zareagowaliśmy w dobry sposób. Od 30 minuty stworzyliśmy dwie, trzy sytuacje, po tym rzut rożny bardzo dobrze wykonany i bramka. I myślę, że kluczowe dla meczu było pierwsze minuty drugiej połowy, gdzie prezent od bramkarza, a potem też dobrze rozegrany rzut wolny, niewykorzystany i można było dobić rywala, ale obiektywnie chcę powiedzieć, że to Radomiak w końcówce posiadał w ogóle przewagę i no niestety skończyło się do nas tak, że rywal wyrównał. Wydaje mi się, że mecz na dobrym poziomie, dobre tempo i ogólnie jestem zadowolony z tego, że z tak trudnego terenu wyrwaliśmy punkt. Dana jest niekomfortowa sytuacja, może w takiej, no, trudnej sytuacji, gdzie zespołowi ewidentnie idzie u siebie i dla mnie najważniejsza jest ta reakcja i cieszę się, że dzisiaj tą organizacją gry, tą dyscypliną, konsekwencją, odpowiedzialnością pokazaliśmy, że ten zespół się jeszcze nie skończył i możemy osiągać cele, które są zakładane przed nim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera Tomasza Kołacza? Trenerze, pociągnę tą końcóweczkę swojej wypowiedzi. Cele, czyli jakie? Cele naszego zespołu są jasne i oczywiste. I myślę, że je zrealizujemy. No, wiadomo, że nie jesteśmy potentatem, nie jesteśmy krezusem tutaj tej ligi. Ale nadrabiamy wieloma innymi rzeczami i myślę, że nie zawiedziemy nas samych i kibiców. Miło było się spotkać z wielkim przyjacielem Dariuszem Banasikiem na radomskiej ziemi. Myśmy się już spotykali nieraz przeciwko sobie ostatnio, ale tak, oczywiście, my razem, Darek, kończyliśmy kurs UEFA Pro 2 lata, zresztą w świetnym gronie. Świetnych trenerów, którzy dzisiaj pracują i w Ekstraklasie, i w pierwszej, i drugiej lidze. Także na pewno przyjemnością jest spotkanie się i porozmawianie o tym, co nas spotyka na co dzień w naszej pracy, a nie tylko. I myślę, że no, ten punkt ja cenię i myślę, że Darek też w jakiś sposób go doceni. Panie trenerze, Radom i ogółem Radomek szczęśliwy i dla Pana i pańskiego zespołu, no bo kolejny mecz z naszą drużyną i znowu albo wygrywacie, albo remisujecie, nie tracicie punktów z Radomiakiem właśnie. Tak, zgadzam się, tylko chcę powiedzieć, że dzisiaj, w dzisiejszym meczu to był najsilniejszy Radomiak, z jakim spotkaliśmy się, dlatego mamy taką satysfakcję. To nie jest przypadkowy zespół, to nie jest przypadkowo budowana drużyna. Proszę zobaczyć, jakie transfery, jaka praca tu jest wykonywana przez sztab i te wyniki, które kreują Radomiaka w górnej części tabeli, to nie jest żaden przypadek. To jest świadome działanie. Tym bardziej u mnie jest duże poczucie satysfakcji, że umieliśmy się dużymi fragmentami przeciwstawić, a były i momenty, w których potrafiliśmy zaskoczyć. I cieszy mnie to, że dalej utrzymujemy tę serię przeciwko Radomiakom. Dziękuję. Witam Państwa. No, ja zgadzam się ze wszystkimi tymi opiniami, które przed chwilą tutaj mój kolega powiedział co do meczu. No, ciężko było przewidzieć, jaki będzie przebieg tego meczu, tak? Bo wiemy, że zespół Puszczy, no, to jest zespół, który bardzo dobrze gra na wyjazdach. Tak? Jak analizowaliśmy, wiedzieliśmy, że jest gdzieś problem u siebie w meczach, natomiast mecze wyjazdowe, większość wygranych i nie spodziewaliśmy się przede wszystkim łatwego tutaj meczu. Natomiast wydaje mi się, że bardzo dobrze weszliśmy w mecz. Pierwsze momenty, pierwsze akcje, szczególnie tak jak tutaj trener powiedział, ta lewa strona nam bardzo dobrze funkcjonowała, no i można sobie tylko pytanie zadać, no dlaczego bramki nie strzeliśmy, tak? Bo gdybyśmy tą bramkę strzeli, może byśmy poprawili, może by ten mecz całkowicie się inaczej ułożył.
Natomiast no, też przestrzegaliśmy przed stałymi fragmentami gry i straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Gdzieś tam zawodnicy protestowali trochę, że była niebezpieczna gra przy tej przewrotce jednego z zawodników puszczy. Natomiast no, bramka uznana 0-1, no i ogólnie zrobiło się troszeczkę nerwowo, tak? Natomiast druga połowa, źle weszliśmy w tą drugą połowę i może, tak jak tutaj trener powiedział, mogło być po meczu, tak? Bo złe zachowanie naszego bramkarza, potem gapiostwo znowu przy stałym fragmencie gry i mogliśmy przegrywać równie dobrze 0-2. Natomiast no, cieszę się w sumie, że zespół też walczył do samego końca. Robiliśmy też my jako sztab co mogliśmy, bo zmiany, wprowadzenie Leo, który miał dzisiaj nie grać, też po konsultacji, a w ostatniej chwili zmieniłem zdanie, bo miał wejść Damian Nowak, jednak postawiliśmy, że Leo, i Leo jednak zrobił tą różnicę w tej końcówce i przez to też miał asystę i zdobyliśmy bramkę. Punkt trzeba szanować, chociaż wiadomo, że nie jesteśmy do końca zadowoleni, bo graliśmy u siebie, mam atut swojego boiska i chcieliśmy przede wszystkim wygrać, ale no, ta liga jednak pokazuje, że tutaj nie ma gdzieś słabych zespołów. Na każdy punkt trzeba zapracować, wywalczyć sobie, nie można obojętnie wobec żadnego meczu przejść i ten dzisiejszy mecz też uważam, że stał na dosyć dobrym poziomie, był widowiskowy, było dużo akcji z jednej i z drugiej strony. No i cóż, no, zostały trzy mecze, trzeba pracować dalej, szukać gdzieś zwycięstw w kolejnych spotkaniach. Natomiast dzisiaj no, dziękuję kibicom, dziękuję tu trenerowi, też uważam, że ma fajny, solidny zespół poukładany, jeżeli tak by punktował u siebie jak na wyjeździe, to myślę, żeby był w pewnie podobnym miejscu jak my teraz. Natomiast no, to już trenera rola, żeby coś tam zmienić i myślę, że my się nie musimy wstydzić tego dzisiejszego wyniku, bo też pokazaliśmy kawałek dobrego futbolu, ofensywny futbol i no, takiego Radomiaka myślę, że też chcą kibice oglądać, a nie zawsze będą po prostu zwycięstwa. Czasami tak się zdarza, że no, gdzieś ta piłka nie może wpaść do bramki. Dziękuję bardzo. Są pytania? Rzeczy wejście Leandro to decyzja Bokulna, czy Leo bardzo chciał, bo widać, że no z tego... Znaczy nie, Leo nie chciał, można powiedzieć tak, jeszcze wczoraj, znaczy jeszcze ale dzisiaj. Ja chciałem troszeczkę taki aspekt psychologiczny też zastosować, bo drużynie nie szło, było ciężko i wiedziałem, że jeżeli Leo pojawi się na tym boisku, to też trochę i publiczność, i stadion poderwie, i też na kibiców, na przeciwnika gdzieś to wpłynie. Natomiast okazało się, że poza tym aspektem też psychologicznym poderwał zespół, to jeszcze zrobił dużo, jeżeli chodzi o grę. Natomiast no, jego uraz w tej chwili jest taki, teraz też z nim rozmawiałem, że boli go cały czas tutaj no, ta kontuzja i no, ryzykowaliśmy po prostu, że go stracimy. Natomiast no, ja zawsze twierdzę, że wynik wynikiem, ale zdrowie zawodnika jest najważniejsze i dlatego dzisiaj mniej więcej między innymi nie grał. No a ta nasza prawa strona dzisiaj bardzo słabo funkcjonowała i na pewno jakby był Leo tam na stronie Damiana Jakubika, może to całkowicie inaczej by wyglądało. Bo w pierwszej połowie mieliśmy tylko akcję praktycznie lewą stroną. No właśnie, co się tutaj dzieje? No, ciężko powiedzieć, muszę porozmawiać z Damianem, bo to jest tam chyba któryś mecz z kolei, że zawodnik, który nam bardzo dużo dawał w ofensywie, no, gdzieś przestał się troszeczkę włączać, gdzieś te decyzje złe podejmuje. Ciężko powiedzieć, no, miejmy nadzieję, że to jest po prostu chwilowe. No, postawa Kapupa, to też troszeczkę martwi. No martwi, bo to już drugi mecz, można powiedzieć, też gdzieś tam w ostatnim meczu go zmieniłem tutaj, no rzadko kiedy to robię, ale no dostał wędkę tutaj, jak z trenerem rozmawialiśmy po meczu, to też zasługiwał w sumie na drugą żółtą kartkę i by się to dla nas źle skończyło. Trudna decyzja, ale mi się wydaje, że po meczu słuszna, jeżeli chodzi o zdjęcie go. Natomiast no, ciężko powiedzieć, co. To jest jeszcze młody chłopak, tak? To on jeszcze dwa lata temu grał w trzeciej lidze, rok temu w drugiej, to dla niego też jest dosyć duży przeskok, także trochę go muszę tutaj usprawiedliwić też. Bardzo dziękuję. Trenerze, miał pan przez chwilę takie myśli, jakby się ten mecz potoczył, gdyby Maciej Górski wykorzystał tę sytuację na początku spotkania? Chyba to nie tylko Maciek miał, bo chyba Abramowicz też miał to, co bramkarz, tak, no było, no, znaczy kluczem zawsze jest strzelenie pierwszej bramki, tak, jakbyśmy pierwszą bramkę strzelili, no to wiadomo, że tutaj przeciwnik musiałby się bardziej też otworzyć, chociaż nie grał defensywnie, tylko też ofensywnie i mecz by inaczej może wyglądał, natomiast no, nie ma co gdybać, co by było, tak, no, było tak, a nie inaczej. Mnie trochę martwi to, że za łatwo trochę bramki tracimy, no gramy fajnie ofensywnie, natomiast no, gdzieś z tyłu chciałbym te mecze, żeby też czasami skończyły się na zero z tyłu, tak? A jednak no, od paru meczów gdzieś tam jest tak, że gdzieś no,
no może nie odparły, ale no jest, jednak tracimy te bramki i trochę w tej defensywie musimy poprawić to. Ale dziś trzeba przyznać, że Mateusz Kochalski robił co mógł w niektórych sytuacjach. No też się zastanawialiśmy w tygodniu, czy Kochalski miał wyjść, czy nie zmienić bramkarza, bo no gdzieś tam, żeby inni szanse dostali, natomiast w niektórych momentach wybronił dzisiaj. Troszeczkę jeszcze musi popracować nad wprowadzeniem piłki, bo to jest jego jakby słabszy punkt, ale w tych decydujących momentach no gdzieś tam był na posterunku. Trochę szczęścia miał, bo też poprzeczka. No ale to z jednej, z drugiej strony Makowski też uderzał, także tutaj mogło się wszystko wydarzyć w tym dzisiejszym meczu. Trochę się zapytam o Tomalskiego, bo bardzo się denerwowałeś na niego, szczególnie w pierwszej połowie. No tak trochę... To jest bardzo ważny zawodnik w naszej drużynie i bardzo dobry zawodnik. Przy czym no, ma takie momenty, w których zdarzają mu się straty nieodpowiedzialne piłki. I się tak, i szczególnie w pierwszej połowie. Ale jest bardzo niebezpieczny na przeciwnika, nawet ten strzał w poprzeczkę. Jest zawodnik na pewno potencjalnie ogromny. I myślę, że jak to poprawi tą koncentrację w graniu piłką, to, no, to będziemy jeszcze większy mieli pożytek, bo też trzeba powiedzieć, że te kontuzje, które mu się przytrafiły, no, nie powodują takiej optymalnej jego formy, ale bardzo na niego liczymy i dzisiaj też pokazał w paru fragmentach meczu, że jest to zawodnik przynajmniej na tą ligę jakby przerastający i mogący funkcjonować na wyższym poziomie. Tego mu życzę, a najnormalniej w świecie po prostu chciałem go zmobilizować, ale w bardzo taki sposób spokojny. Także myślę, że dobrze zareagował, bo w tej drugiej połowie grał zupełnie inaczej. Czy są jeszcze jakieś pytania? No z takimi trenerami, Marek, możemy rozmawiać. No, ja liczyłem, że trener ściągnie Tomalskiego, bo to ale najlepszy zawodnik według mnie dzisiaj, jeżeli chodzi o zespół przeciwnika, także no bardzo się wyróżniał i mieliśmy z nim dużo problemów. Tak, zdecydowanie. Jest to zawodnik, który no, robi różnicę, ale tak jak mówię, my bazujemy na zespołowości, stawiamy na to i dzisiaj jeszcze raz podkreślę, chciałem pochwalić cały zespół za to, jak się zaprezentował po tak niekorzystnym wyniku i tak niekorzystnym meczu u siebie z Bełchatowem. Liczę, że przyniesiemy to wreszcie na swoje boisko. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dzięki.